No siema. Kolejna czasówka. I pierwszy błąd. Musimy złapać tego kolesia, którego ostatnio do którego ostatnio doszliśmy. Ostatniego templariusza chyba. Jeśli tak, no to by to oznaczało koniec gry, tak? No zobaczymy, jak to będzie. To jest misja z typu dobiegnij do końca jak najszybciej, więc nie trzeba się martwić. Fuck. No proszę cię, szał. O wyniki, bo po prostu tu chodzi o szybkość i tyle. Bardzo lubię takie poziomy, to jest fajna taka odskocznia od tego wszystkiego, co tam gra nam oferuje. To skradanie się i tak dalej. A i wróciliśmy do tych domyślnych szat, tak jak powiedziałem. Mówiłem w którymś tam odcinku, że to zrobię. Oj, źle. Kurde. Cały czas myślę, że doskoczy do danego miejsca, bo w ostatniej chwili się orientuję, że nie, jednak nie ma szans. Myślałem, że się nie złapie. Ten etap, który mi przypomina te muzyczne etapy z Raymana Legends. Bez kitów, tylko brakuje takiej zsynchronizowanej muzyczki do tego, co się dzieje w tle. Jump, baby, jump. Jump jeszcze raz. I jeszcze raz. Pięknie. Okej. Okay. A jest tu drań. Zhang Yang, no. A Jung. Przepraszam. Żeby zjewać taką akcję. No przepraszam, zepsuć. Nie wyrażajmy się przy widzach. Liczyłem, że więcej w zwolnionym tempie będzie. Serio. O oh shit. No słuchaj. Fuh. W ostatniej chwili. I to kochany slow motion się też pojawił. Love it. Nie zależy jaka to gra. Tam gdzie jest zwolnione tempo, to dodaje smaczku. I plusuje gra wtedy dla mnie. Kurde, tam były jakieś drzwi, pewnie był fragment Aniusa. Cały czas chcę to nazwać fragment Edenu.
Ciekawe jak to, tego mam dokonać. Tu widzę, że jest pokrętło jakieś. No. Little distraction could help me here. Fuck. No i co teraz mam niby zrobić? O, dobra, coś zrobiłem. Jak tych frenzli mam niby załatwiać, no? Nigdzie nie było to wyjaśnione w sumie. Little distraction could help. O, świetnie. Tylko jak tam... Jak tu ich najlepiej załatwić, no? Tak mnie nie widzą chyba. No, proszę cię, no. Co to się? To już wiem, co będę ciął. A little distraction could help me here. Udało się. Jakoś. Ou. Ale wypas. Mega wypas. Here I come. No. Nie to chciałem, no. Wstyd. To gdzie się... Tu się. Okej. Nie? No, przecież pięknie. Nie działa to na niego. Kurde. To trochę się pomordujemy z nimi chyba. Ui. Nie to. Chociaż... Może nie zupełnie? Nie wiem, odwróci się to? Nie, chyba nie. No, w końcu. Fuh. Pięknie, tak. Jeszcze go tam ciachaj. Cudo, cudo, piękne. Powrót asasyna, osiągnięcia. Jak się czuje, asasyn? Czy to tak, jak spodziewałeś się?
Do not flatter yourself, Zhang Yong. You had to die for China to have hope again. I started this journey for vengeance, but I've understood now that it's pointless. I have found a better goal to pursue. And what is that? The future. A new tomorrow for China and its people. I will undo all that you have done. I will rebuild the Brotherhood and recruit those who wish to make our land a place of freedom. Those ready to die to fight men like you. Your Templar world will not happen. The assassins will rise again. No i ładnie. Mój czas. Ło, sprinter. Ja jestem w szoku. Serio. Shang Yu może teraz niszczyć drewniane tarcze jednym silnym atakiem. Fajnie. Zabójstwo Helixa. Gdy pasek Helixa jest pełny, zablokuj atak, po czym naciśnij jednocześnie lewy trigger, prawy trigger, by wejść w tryb zabójstwa Helixa. Gdy w twoim zasięgu znajduje się przeciwnik, naciśnij X albo Y, by zadać krytyczny cios. Wow. Nowa gra plus. A czyli skończyliśmy? Po otóż gra zyskując od początku wszystkie zdolności oraz ulepszenia zdobyte w trybie normalnym. W trybie nowa gra plus wyniki poziomu jest podwajany, dzięki czemu z większą łatwością możesz zdobyć ulepszenia pominięte poprzednio oraz te przewidziane tylko dla nowego trybu. Trudna gra plus. O ja pitole. No dobra. Bardzo fajnie się, przyjemnie nagrywało grało tą grę. Na pewno będę kontynuował tą serię, w sensie tymi dwoma asasynami jeszcze w Indiach i w Rosji. Ale chyba dla odmiany nagram coś innego. Taka odskocznia od asasyna. Po skończeniu tej nowej serii, która będzie, to będę nagrywać asasyna. Chyba że skończę jeszcze Tomb Raider w trakcie, no to wtedy Tomb Raidera zastąpi właśnie Assassin's Creed Chronicles. Nie wiem, to się czyta India po prostu. Chyba tak, India. No, ale póki co to dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Do następnego, bracia. Jeszcze tutaj kawałek. Mentor, the Emperor is dead. The elixir of life? Yes, it killed him, as you had planned. His son will follow in his footsteps. The war will protect the people now, and so shall we. Mentor, last time we talked, you were telling me about Master Auditor's precursor box. Ah, Ezio's great gift to me. Yes, I never discovered what the box could do. Yet the artifact, and my obsession with it, taught me a great lesson. Perhaps the greatest of lessons. What was that, Mentor? She who seeks revenge should remember to dig two graves.